Witamy na polskim tłumaczeniu wykładu Refleksje na temat nowego prawa dotyczącego inżynierii wstecznej na żywo z 36. Chaos Communication Congress w Lipsku. Wszystkie wykłady są tłumaczone na żywo pomiędzy językiem angielskim i niemieckim oraz na jeden dodatkowy język. Więcej informacji oraz instrukcje, jak uzyskać dostęp do tłumaczeń, znajdziecie na t3lingo.org. Będziemy wdzięczni za informację zwrotną. Prosimy o użycie hashtaga C3T. Dzisiaj tłumaczą Paweł i Dorota. Stefan passed his first legal state exam in 2014 and is now, among other roles, a legal advisor to the project Legal Implications in Hardware Reverse Engineering, in cooperation with the Horst Götz Institute. The two will talk about the potential legal implications of a new trade secret which has been introduced in Germany in 2010. So let's give a warm welcome and applause to Stefan Becker and Stefan Kolossa. Yeah, hello from my side. Witam wszystkich. Dziękuję za ugoszczenie mnie tutaj. Jest trochę późno jak dla prawnika, ale dla was to pewnie dopiero początek dnia. Jesteśmy Stefan i Stefan. Będziemy rozmawiać na temat naszych myśli, na temat nowego prawa dotyczącego inżynierii wstecznej, które pojawiło się ostatnio. I ma dosyć duże implikacje. Ważna uwaga, to nie jest porada prawna, ponieważ każdy przypadek jest inny i twój przypadek na pewno będzie inny. I wszystkie szczegóły się liczą, dlatego możemy dać tylko ogólny obraz sytuacji, a nie poradę prawną. Na koniec podamy kilka zasad, którymi możecie się kierować. Oczywiście inni prawnicy będą to mogli podważać, ale pewnie nie powinniście się za bardzo martwić. Chciałbym na początku przeprosić też naszych tłumaczy, dlatego że terminologia prawna może być bardzo trudna do tłumaczenia, więc mogą po prostu używać wersji angielskiej i niemieckiej. Ja również witam. Dlaczego tutaj jesteśmy? Odpowiedź brzmi, to jest moja wina. Oglądałem wykład w zeszłym roku. Byli to badacze z trzech różnych uniwersytetów, którzy badali oprogramowanie, które twierdziło, że zapewnia absolutne bezpieczeństwo. No i oni w to nie wierzyli. Potem jak opublikowali swoje badania, mieli duże kłopoty prawne. Dostali deklarację, żeby zaprzestać i zaniechać działań. Gdyby podpisali tą deklarację, to zakazano by im pracy, dlatego że nie mogliby posiadać odpowiednich narzędzi do dekompilacji. No ale nie podpisali tej deklaracji i sprawa trafiła do sądu. W sumie była to ponad roczna sprawa prawna dla nich. Na koniec zgodzili się na ugodę i firma zapłaciła za odpowiednie opłaty. I badacze powiedzieli, że następnym razem skorzystają z odpowiedniej procedury odpowiedzialnego raportowania. Chcielibyśmy zapytać się, jaka jest w ogóle sytuacja prawna takich badaczy, którzy pracują w Niemczech albo w Unii Europejskiej. Trochę tła historycznego, jeżeli chodzi o grupę badawczą na naszym uniwersytecie. Mamy
Mamy długą historię, jeżeli chodzi o badanie urządzeń takich jak karty chipowe, albo zamki, albo nawet telefony satelitarne. Ostatnio przyglądamy się przede wszystkim sprzętowi i chipom. Używamy inżynierii wstecznej, żeby zrozumieć, w jaki sposób działa ten proces. Chcemy też zrozumieć, czy możemy w jakiś sposób manipulować sprzętem. Na szczęście nasza grupa badawcza jest interdyscyplinarna i tutaj pojawia się Stefan. Mamy ludzi z innych dyscyplin, którzy zajmują się bezpieczeństwem, ale także prawników, którzy również rozumieją kwestie bezpieczeństwa. Dlatego zwróciliśmy się do Stefana i dał nam porady prawne na temat naszego projektu. To będzie na temat inżynierii wstecznej i własnościowych chipów, które są zwykle chronione różnymi patentami. Zajmuję się inżynierią wsteczną. Chcemy na przykład wydostać netlistę albo jakoś bardzo wysokopoziomowy opis danego chipu. No i chcemy wiedzieć, czy ten proces jest legalny. To trudne pytanie, ale spróbuję odpowiedzieć. Zajmuję się własnością intelektualną, więc to niekoniecznie jest dokładnie moja dziedzina, ale zaintrygowało mnie to. No i teraz mogę odpowiedzieć. I teraz mogę powiedzieć, że z całą pewnością to zależy. Popatrzmy na odpowiednie obszary prawa. Niestety nie ma jednego kodeksu, na którego możemy popatrzeć, który da nam wszystkie odpowiedzi. Są różne obszary, tak jak własność intelektualna i tajemnicy handlowej, ochrona konkurencji. No i tutaj są różne gałęzie tego prawa, na przykład prawo patentowe, prawa autorskie. Sytuacja prawna jest dosyć złożona. Mogą być poważne konsekwencje, jeżeli chodzi o te prawa, dlatego że czasem mamy tylko postępowanie cywilne, no i wtedy trzeba zapłacić odpowiedni zwrot kosztów. No i kwoty w euro mogą być dość wysokie. Może też się zdarzyć, że będziemy płacić karę, no i może nam grozić również postępowanie karne. Na przykład, jeżeli chodzi o prawa związane z półprzewodnikami, dlatego pytanie, czy to jest legalne, czy nie, to nie jest łatwe pytanie, tylko to zależy. Popatrzmy na pierwsze prawo, które dotyczy półprzewodników. Tak, istnieje takie prawo, dlatego że mamy prawo do wszystkiego, także do półprzewodników. No i odpowiada ono głównie prawu patentowemu i ochrania struktury trójwymiarowe złożone z półprzewodników. To jest prawna definicja topografii, która jest tam sformułowana. Dobra lektura do poduszki. No i niestety jest tam właśnie taka definicja topografii. Topografia jest chroniona, ale sama topografia, czyli tylko ta struktura trójwymiarowa. To oznacza, że same informacje, takie jak firmware, nie są chronione tym prawem. And the basic rule
Zasada jest prosta. Nie można kopiować tej topografii. Jeśli na przykład zastosujemy inżynierię wsteczną i spróbujemy zrozumieć, jak to działa, to jest właśnie to, co jest zabronione. Ale to jest dokładnie to, co chcemy zrobić. Ale jest taki wyjątek. Ten wyjątków to paragraf 6, sekcja 6, paragraf 2. Kopiowanie topografii po to, żeby je zanalizować, nie jest chronione. Oczywiście, jeżeli chcesz chronić. Oczywiście kraj chce chronić własność intelektualną, ale jednocześnie chce, żeby były możliwości badania tego. Jest wyjątek dla instytutów takich jak uniwersytety w celu zwiększenia wiedzy na ten temat i zrobienia lepszych produktów. Więc badacze mają wyjątek w ochronie półprzewodników. Drugie prawo, które może mieć tutaj wpływ, jest takie, że może mieć związek z patentami. Czasami produkt może być związany z wieloma patentami w tym samym czasie. I pomysł jest taki, żeby chronić wynalazek, który jest tą własnością intelektualną. I taka zasada jest, że nie można bez pozwolenia używać produktu, który jest chroniony przez patent. Jeżeli mamy pozwolenie od producenta, to możemy go użyć, a jeżeli nie mamy, to nie. Ale znów, podobnie jak w prawie na ten temat półprzewodników, ta ochrona nie jest absolutna, bo jest możliwość wykorzystania tego do eksperymentów. Tło jest takie, że chcemy chronić badania, chcemy chronić tych, którzy nie chcą używać tej wiedzy po to, żeby tworzyć konkurencję, nie po to, żeby używać tej wiedzy przeciwko oryginalnej firmie, ale po to, żeby znajdować na przykład problemy z tymi wynalazkami. Po to jest wyjątek. Ten termin działania eksperymentalne badawcze jest różnie interpretowany. Gdy rejestrujemy patent, to trzeba opisać bardzo szczegółowo, jak ten produkt wygląda. I gdzieś jest jakaś niepewność techniczna, to wtedy jest ciężko unikać tego patentu. No więc w przypadku prawa patentowego wszystko jest mniej więcej w porządku. Jest inna sytuacja w kwestii prawa handlowego i to jest to prawo, które się zmieniło. Dlatego tu jesteśmy i mówimy. Tajemnica handlowa to jest coś wynikające z prawa handlowego i konkurencyjnego. Jest to coś, co chroni wewnętrzną wiedzę przeciwko użyciu przeciwko tej firmie. Szczególnie w To dlaczego mnie to dotyczy, skoro nie należy do konkurencji? To prawda, ale jednocześnie to prawo zapewnia, że tajemnice handlowe są rzeczywiście chronione w jak najbardziej absolutny sposób.
Jeśli chodzi o nowe prawo, no to każdy mógłby przyjść i ujawnić taką tajemnicę handlową. W teorii przynajmniej każdy mógłby naruszyć tę tajemnicę. Ostatnio bardzo dużo osób patrzy na ten obszar prawa. Jest dużo informacji takich jak na przykład firmware, które nie są chronione na przykład przez prawo patentowe albo dotyczące półprzewodników. Więc można tutaj wykorzystać tajemnice handlowe. Jeśli chodzi o prawo patentowe, należy ujawnić wszystkie informacje, ale prawo o tajemnicach pozwala ci nie ujawniać żadnej informacji przy rejestracji danej tajemnicy. Jeśli o to chodzi, w 2016 roku weszło w życie nowe prawo. Jest dość szczegółowe. To jest regulacja, więc ma limit czasu, po jakim musi być wprowadzane przez wszystkie państwa członkowskie, więc ten limit to był czerwiec 2018 roku. No i Niemcy nie grają zgodnie z zasadami i nie przestrzegały tego terminu i zaadaptowały to prawo dopiero w 2019 roku, ale lepiej późno niż wcale, dlatego że w tej chwili mamy już uspójnione prawo w Unii Europejskiej. No, na przykład czasem mamy odwrotną sytuację we Francji albo w Wielkiej Brytanii, kiedy różne rzeczy są w jednych miejscach chronione, a w innych nie, dlatego dobrze jest, że w Niemczech sytuacja jest uregulowana. Na początku było trudno zdefiniować, czym właściwie jest tajemnica handlowa, no i przez dekady to był problem. W tej chwili to jest zdefiniowane jako informacje, które nie są ogólnie znane dla wszystkich w odpowiednich kręgach ludzi, którzy zajmują się takimi rzeczami. Podjęto odpowiednie kroki, żeby tajemnica została zachowana i odpowiednia strona ma w tym odpowiedni interes. Tutaj pojawia się już problem, dlatego że jeżeli chodzi o inżynierię wsteczną, no to czym jest właściwie tajemnica handlowa? Dlatego że patrzymy na to, czy podjęto rozsądne kroki, no ale rozsądny to nie jest dobrze zdefiniowany termin, więc musimy to jakoś wyjaśnić. W starej ustawie nie zostało to również, możemy porównać sytuację ze starą ustawą. Taka sprawa związana z prasą butów. Gdy jeden producent ją produkował, drugi chciał zrobić podobną i jeden z nich zrobił inżynierię wsteczną po to, żeby zrobić kopię. Poszli do sądu. Po pierwsze, próbowali sprawdzić, co to jest, zdefiniować, co to jest tajemnica handlowa i sprawdzić, czy informacja była odpowiednio skryta. Sąd stwierdził, że to zależy od tego, ile czasu należy włożyć po to, żeby zastosować inżynierię wsteczną. Więc w końcu nie wiemy, co to znaczy odpowiednie, czy nie. W przypadku układów komputerowych inżynieria wsteczna jest przeważnie bardzo kosztowna w czasie i w pieniądzach. Więc tajemnica handlowa jest pod tym względem bezpieczna. Jeżeli chodzi o inżynierię wsteczną układów scalonych,
To przeważnie jest tak. Teraz mamy zakaz taki, że tajemnica handlowa nie może być poznana poprzez nieautoryzowany dostęp do dokumentów opisujących to, ani przez nic innego, co nie jest definiowane jak niemoralne. Brzmi to trochę dziwnie z tej perspektywy, a w przypadku prasy do butów sąd nie zdecydował, czy to było niemoralne, czy nie. Zdecydował, że to było niemoralne. I teraz mamy takie pytanie. Czy inżynieria wsteczna jest ogólnie niemoralna, czy moralna? I taki dobry aspekt jest taki, że jest kolejna zasada mówiąca, że inżynieria wsteczna, przynajmniej tajemnicy handlowej, jest legalna. Poznawanie tajemnic handlowych jest dozwolone poprzez obserwacje, badania, rozbrajanie czy testowanie produktów. Gdy produkt jest dostępny na rynku, wtedy jest dostępny do każdego, każdy może go kupić i można go badać za pomocą inżynierii wstecznej na przykład. To jest trochę inne, gdy niektóre firmy mają możliwość pierwszych testów jakiegoś produktu. Ale gdy w momencie, kiedy produkt dostaje się na szeroki rynek, to wtedy jest poddany sekcji trzeciej tego prawa. Więc w końcu powiedziałbym, że mamy po pierwsze dobrą ideę, czym jest prawo intelektualne, własności intelektualnej. I to, że prawo tajemnicy handlowej pozwala na inżynierię wsteczną. Na inżynierię wsteczną sprzętu. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, może być trochę inaczej, bo mamy jeszcze prawo autorskie z trochę innymi zasadami czasami. Ogólny pomysł jest taki, że inżynieria wsteczna nie jest ogólnie nielegalna, ale są jeszcze komplikacje, gdy mamy sprzęt, firmware, oprogramowanie, więc przekłada się to na jako oprogramowanie i prawo autorskie. Wtedy, kiedy nie mamy pewności w tym momencie, ze strony prawa własności intelektualnej, to musimy traktować inżynierię wsteczną jako legalną ze względu na pewne zasady w tym prawie. W przyszłych debatach na temat własności intelektualnej możemy się tego spodziewać. Ogólnie myślę, że to wygląda całkiem dobrze. Ostatecznie zasady dla badaczy są całkiem proste, więc nie należy się bać prawników, którzy mogą się pojawić. Niektórzy będą próbować i może nawet im się uda w pewnych przypadkach, ale zwykle myślę, że tak nie powinno się stać. Co prawo nie mówi? Prawo nie mówi, że powinniśmy odpowiedzialnie raportować to, co znajdziemy, ale powinniśmy to robić. Ponieważ inżynieria wsteczna jako działanie to jest jedna rzecz, a to, co zrobimy potem z wiedzą, którą uzyskamy, jest zupełnie inna. Nie jest to zapisane w kodeksach, ale ta różnica jest istotna.
Ogólnie jest prawdopodobnie legalne, jeżeli opublikujemy swoje badania w jakimś żurnalu naukowym, ale należy być ostrożnym. Ostatnio mieliśmy dobre wrażenia po odpowiedzialnym raportowaniu. Kolega znalazł problem sprzętowy w milionach urządzeń, które będą na rynku przynajmniej 10 albo jeszcze 20 lat. Jest to jedna z większych producentów oprogramowania i mają pewne mechanizmy po to, żeby im raportować odpowiednio, odpowiedzialnie. I mój kolega z pracy dostał odpowiedź od nich po tylko dwóch dniach i poprosili go o to, żeby opisać ten problem. Potrzebowali kilku dni, żeby go sprawdzić, a potem z jednej strony powiedzieli klientom, że coś takiego zostało znalezione, że taka dziura została znaleziona i nie upublicznili tego od razu, ale powiedzieli to klientom. Potem zsynchronizowali publikację tej dziury sprzętowej z badaczami. Nie wiem, jak to jest z mniejszymi firmami w Niemczech. Może nigdy nie odpowiedzą, ale ogólnie powinni to zrobić, zanim opublikujemy nasze znaleziska. W każdym razie, jeżeli znajdziesz się w sytuacji awaryjnej i dostaniesz e-mail, który próbuje cię pozwać, możesz zawsze zapytać prawnika, co z tym zrobić. Bo po pierwsze, może ktoś próbuje cię nastraszyć. Jeżeli zapytasz prawnika, poprosisz o pierwszą radę, to koszt dla prawnika nie jest jakiś tam strasznie wysoki. Jest takie prawo, że pierwsza konsultacja nie może być droższa niż 190 euro. To jest taka dobra strona. Ostatecznie mamy całkiem dobre prawo po naszej stronie, jeżeli zajmujemy się inżynierią wsteczną. Więc jeżeli wygramy sprawę, to druga strona płaci wszystkie koszty sprawy. Oczywiście to nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo pewne sprawy nie są zbyt jasne od strony prawnej. Ale jednocześnie coś, co możemy powtórzyć po zeszłym roku. Sędzia powiedział, że sprawa przeciwko naszym współpracownikom była bardzo słaba, więc ostatecznie nie przegraliby tej sprawy. Więc jako podsumowanie, badania na temat bezpieczeństwa jest raczej dobrze widziane przez prawodawców. Szczególnie dotyczy to pozwolenia na badania szyfrowania. Badania w tym aspekcie jest generalnie chronione, więc pod względem prawnym to nie wygląda jakoś źle, ale oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że to jest pewne. Ale jako ogólną zasadę po prostu nie należy się martwić. Bardzo dziękuję. Yes, thank you, Stefan and Stefan. And we actually have a few minutes for your questions. Yeah, maybe there are some.
I suppose. If you have one question, please. Czekamy na pytania. One, two, three, and we start with question from microphone two, please. Hi, and thanks for your talk. I wanted to know, what if I develop tools for reverse engineering? Co jeżeli stworzę narzędzia do inżynierii wstecznej i chcę je sprzedawać, i czy wtedy odpowiadam za to, co się z nimi stanie? Jeśli chodzi o sprzedaż takich narzędzi, tak na rynku, tak. Nie, ogólnie to nie. To osoba, która zajmuje się badaniami albo inżynierią wsteczną, to ta osoba musi zadeklarować, że to co robią, jest do celów badawczych. Więc to oni, kiedy używają twojego narzędzia, jeżeli używają go do innych celów, no to jest już ich sprawa i to oni mogą to robić niezgodnie z prawą. Sam produkt nie jest nielegalny. Thanks. Mic number three, please. Hello. Yes, thank you for your talk as well. I was wondering if vendor specifically states in their terms of services that disassembling, reverse engineering and decompiling of their product. Co jeżeli dostawca zabrania w swoich warunkach inżynierii wstecznej dekompilowania? Jak mocne są w tym momencie takie zasady? Zawsze w takiej sytuacji, jeżeli prawo czegoś zabrania, no to potrzebny jest indywidualny kontrakt, który tego zabrania, szczególnie w Niemczech. Powiedziałeś o dekompilacji. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to może być problem, jeżeli rzeczywiście dekompilujesz oprogramowanie, dlatego że to nie jest dozwolona inżyniera wsteczna. Powiedziałem wcześniej, że z oprogramowaniem jest trochę inaczej. Jeśli mamy klauzulę, która mówi, że nie wolno badać danego sprzętu i robić inżynierii wstecznej, to prawdopodobnie taka klauzula nie utrzyma się w sądzie. Sąd może w tym momencie zdecydować o zgodności z prawem w takiej umowie. W tym momencie sąd może zdecydować, że dana klauzula jest niezgodna z ogólnym prawem. No i jeżeli prawo dość jasno mówi, że taka inżynieria wsteczna jest dozwolona, to jest dozwolona. No i w tym momencie taka umowa z dostawcą nie utrzymałaby się w sądzie, ale mogą być od tego wyjątki, szczególnie jeżeli chodzi o dekompilację. Yeah, hello. So you talked mostly about hardware engineering. Mówiliście przede wszystkim o sprzęcie. Potem jak zbadamy sprzęt, no to zwykle próbujemy wydostać jakieś dane z chipu, no i to jest sekwencja bitów. No i te bity zwykle kodują jakiś program komputerowy. No i reszta inżynierii wstecznej dotyczy oprogramowania. You didn't talk about the computer programs directive, I suppose that's. Nie powiedzieliście o tym, jak sprawa wygląda z programami komputerowymi. O ile wiem, to prawo pozwala robić coś z oprogramowaniem, ale jest bardzo surowe, jeżeli chodzi o publikacje. Czy w momencie, kiedy zaczynacie analizować bity i oprogramowanie, bardzo dobre pytanie. Mieliśmy na ten temat dyskusję wcześniej.
jeśli dostaniesz oprogramowanie, no to w tym momencie bierzą pod uwagę prawa autorskie. No i tutaj jest zasada, taka podstawowa zasada, że inżynieria wsteczna jest dozwolona, ale nie wolno dekompilować. Inaczej mówiąc, jeżeli produkujesz kod źródłowy, to będzie dekompilacja i dekompilacja jest dozwolona tylko, jeżeli chcemy poprawić kompatybilność z innymi systemami. Jeżeli chcesz zrobić coś innego, to jest to problematyczne i prawdopodobnie niedozwolone. Inna sytuacja to może być testowanie typu black box, przy którym nie dekompilujemy kodu, ale używamy go do odpowiedniej rzeczy, na przykład testowanie typu black box. W tym momencie to już nie będzie dekompilacja i nie podlega tej zasadzie. No i w tym przypadku nadal inżynieria wsteczna jest legalna, także ogólnie zależy to od warunków, jakich czegoś używamy. Okay, well, so then we go over to mic one, please. In your answer to the first question, you said that. W odpowiedzi na pierwsze czytanie powiedziałeś, że jeżeli mamy narzędzie, które zostały użyte do jakiegoś złego celu, to wtedy producent nie odpowiada za to. A co jeżeli producent powie, że to urządzenie może, to narzędzie może być wykorzystane do inżynierii wstecznej, nigdy nie próbowałem, ale można tak zrobić. Zawsze jest tak, że ten, kto robi tą inżynierię wsteczną, nie, chodzi o tego, który produkuje narzędzie. No jeżeli to jest całkowicie legalne narzędzie i inna osoba go używa, no to wszystko jest w porządku. Nawet jeżeli ktoś powie, że można w ten sposób złamać prawo, no, nie powinieneś tak robić. Nigdy nie powiedziałbym tego głośno, oczywiście. Lepiej nie wdawać się nawet w dyskusję. Najlepiej unikać w ogóle tematu. Najlepiej powiedzieć, że robimy to dla celów badawczych, żeby być bezpiecznym. Ostatnie pytanie. Chciałbym zadać dwa pytania. Jako badacz wolno mi badać i przebudowywać produkty. Czy coś się zmienia, jeżeli publikuję dokumentację? Na przykład zbadałem jakiś kawałek sprzętu i to podpada pod prawo patentowe, ale teraz publikuję to, co zrobiłem pod otwartą licencją. No tutaj też mamy dyskusję. To jest legalne, jeżeli ta informacja podlega odpowiednio prawie własności intelektualnej. Nie jest jeszcze jasne, ale prawdopodobnie jest to też własność intelektualna. Prawdopodobnie można również dokonać publikacji w odpowiedniej publikacji. Czy mogę na przykład opublikować na GitHubie i umieścić link w moim artykule? Prawdopodobnie ogólnie tak. Czy będę traktowany jako badacz, jeżeli po prostu robię moje badania całkiem sam i po prostu mówię, że robię je dla dobra nauki? W różnych obszarach prawa definicje są bardzo różne. Sytuacja jest jasna oczywiście, jeżeli pracujesz z jakimś instytutem. Jeżeli robisz to prywatnie,
To też są odpowiednie wyjątki dotyczące użytku na własnego użytku, ale wtedy nie możesz niczego opublikować. Jeśli jesteś badaczem, musisz zakomunikować, jakie dokładnie masz oczekiwania. Jeżeli chodzi o to, czego się dowiesz, nie możesz po prostu powiedzieć, że prowadzisz jakiekolwiek badania, ale musisz powiedzieć, co właściwie chcesz osiągnąć swoimi badaniami. Cool, thanks. And that wraps it up. Unfortunately, we're running out of time. And let's all say thank you again za uwagę. To było polskie tłumaczenie wykładu refleksji na temat nowego prawa dotyczącego inżynierii wstecznej na żywo z 36. Chaos Communication.